Dlaczego to takie ważne właśnie w dniu życia konsekrowanego? Dlaczego to takie istotne w dniu, w którym modlimy się w intencji tej mszy świętej za wszystkie osoby idące drogą życia rad ewangelicznych? Dlaczego takie ważne, by to właśnie podkreślić? Bo jest jakiś głęboki i nierozerwalny związek między życiem konsekrowanym a liturgią. Zobaczyliśmy to u Symeona, który w świątyni modlił się przyprowadzony przez Ducha Świętego. Zobaczyliśmy to u Anny, która nie rozstawała się ze świątynią właśnie. Oczywiście zobaczymy to u wszystkich zakonodawców i wszystkich świętych i wszystkie święte, które radami ewangelicznymi kierowane szły za Panem Jezusem. Zobaczyliśmy to też w nauczaniu Jana Pawła II, który zachęcał to w dokumencie Vita Consacrata, aby tak oto ujmować sens powołania do życia konsekrowanego, żeby wpatrzeć się w ikonę ewangeliczną, ikonę tajemnicy przemienienia. Kiedy to Pan Jezus wziął niektórych, nie wszystkich, wziął niektórych, wyprowadził na górę, tam przemienił się przed nimi i udzielił im czasu kontemplacji obecności Bożej w Jezusie Chrystusie. Jan Paweł II ujął to tak. Uczniowie mogli się wtedy przez chwilę cieszyć bliskością nauczyciela, ogarnięci blaskiem życia trynitarnego, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i świętych obcowania, jakby przeniesieni poza horyzont wieczności. Po to w tym nauczaniu dla osób życia konsekrowanego pisał o tym Jan Paweł II, żeby podkreślić, jak ważna modlitwa, medytacja, liturgia. To jest codzienna wędrówka na górę przemienienia. Jakby przeniesienie poza horyzont wieczności. Tak jak przenosi nas poza horyzont wieczności i to wyobrażenie Trójcy nad legnickim ołtarzem i znak Pana Jezusa wstępującego do nieba i wszystkich świętych, którzy przecież już tam za horyzont wieczności się udali. Ale dodaje zaraz potem Jan Paweł II, uczniowie natychmiast potem zostali sprowadzeni na powrót do rzeczywistości codziennej. To też doświadczenie każdego klasztoru, każdego zakonnego domu, że z kaplicy wychodzi się do zajęć, prac, wszystkich zakłopotań i też pewnie radości życia codziennego. Jan Paweł II ujął to takimi słowami, że wtedy słyszy się wezwanie, by powrócić na nizinę. Ale nizina nie jest daleka od Boga. To jest nizina, na której Jezus dalej jest, tyle że w uniżeniu ludzkiej natury. I wraz z Nim wypełniać z trudem Boży zamysł i odważnie wejść na drogę krzyża. Tak to, drodzy bracia i siostry, łączy się w dniu dzisiejszym Stary Testament z nowym, zapowiedź proroka Malachiasza z tymi, którzy doświadczyli przejścia do Testamentu Nowego, jak Symeon i Anna. Tak to w tajemnicy dzisiejszego święta łączy się tajemnica życia konsekrowanego z tajemnicą przeżywanej liturgii. Tak to łączy się to właśnie zgromadzenie zakonne modlące się dzisiaj z pięknym wystrojem katedry legnickiej wraz z tymi nowymi znakami, które dopiero co niedawno i we wrześniu i w styczniu tutaj się pojawiły, a wszystko to po to, by Kościół mógł przeżywać wdzięczność i radość. Z tego powodu, że są ci, którzy poszli kiedyś za radami i błogosławieństwami samego Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.